Witajcie moi drodzy, z tej strony Drakonager, oto przed wami 31 odcinek z serii Zagrajmy w Dead Space 3. Mamy kodeks, jest nadzieja, no także pozostaje kontynuować i liczyć na to, że nasz plan się powiedzie. Miasto obcych. Naprawdę jestem zaskoczony tym, że ta gra poszła w taką stronę. Może to trochę rekompensuje to, że ta gra poszła w taką strzelankę dość mocno. Mniej tu horroru. O kurde. Kurde, bez łubana mnie szarżuje. Kurde, nawet nie zdążyłem wystrzelić. Uff. A, to zostawia kilka rzeczy po sobie, no dobra. Mocny przeciwnik, nie oszukujmy się, mocny zawodnik, twardy taki. Ale staza robi swoje. No kurde. To chyba już wiemy skąd to się bierze. Czy ja strzeliłem temu czemuś łeb? Okej. Mogę tym rzucić ewentualnie w kolegów. Jest to jakaś opcja. Nie no, rzucanie truchłem w pobratymców zawsze spoko, co nie? Dobra, tak się rozglądam, czy tu niczego nie pominąłem. W tych wywiasach, zawiasach, no to łatwo by było coś ukryć i pominąć przy okazji. To ciekawe. Zamknięte, mówisz? Okej. Czy to żyje to przede mną, czy nie? Czy to wstanie, czy nie? Bo nie wiem. Może być bardzo różnie. O, super. Znowu się w to bawimy. Może zapamiętam. Nie, z moją pamięcią, kogo ja oszukuję. Dobra, dwie kropki na górze. Duży znak i prosty. Dobra, aktywuj. Dzięki. Czy to znaczy, że tylko aktywowaliśmy część? Czy co? Dobra. Nie wiem. Czy jeszcze? A, mamy to kontynuować. A, tu jest podpowiedź, dobra. No ale jak widać, jeszcze się to nie aktywowało. A! Trzeba do tego podejść i kliknąć E. Dobra, to powiedzcie mi proszę, co znajduje się na górze? Tamta winda, no nie? To było coś opcjonalnego, czy jak? Czy ta winda by nie zadziałała? A może? To nie jest technologia obcych, tylko nasza, tak? A. To jednak faktycznie trzeba w górę. No to pytanie, dokąd prowadziła tamta droga? Te drzwi to tak kojarzą mi się z tymi cywilizacjami prekolumbijskimi. No wiecie, Aztekowie, Majowie, Inkowie. Jak jakoś mi to wygląda
Nawzorowane może? Dobra, ale... Gdzie nas to zaprowadzi? To nie jest dalsza droga. No chyba, że jest, tylko później, nie wiem. Misja dodatkowa, no nie spodziewałem się tego. Zbadaj magazyn artefaktu. Odłam jednostki badawczej z SCAF-u musiał się natknąć na coś ważnego. Cokolwiek to jest, wygląda na to, że jest położone na zabezpieczonym terenie magazynu artefaktów. To tam naukowcy przechowują odkrycia zaraz po ich wydobyciu. Czyżby odkryli jakąś wskazówkę do tej maszyny obcych? Powinienem zbadać ten obszar, kiedy tylko będę mieć okazję. No, zabieramy się za to. Nie sądziłem, że będzie jakaś misja dodatkowa. A, to jest ta wiadomość, tak? Otworzyła się już. Tak. Okej. Dobrze, to sprawdziłem. Mogłem to łatwo pominąć. No jednak chcę przejść tę grę na tyle, na ile mogę. Fajny jest ten pancerz taki specyficzny, no nie? A, w ogóle... Sprawdziłem na wiki Dead Space'a, że... Ten drugi pancerz dostaliśmy chyba... poczekaj, ten dostaliśmy za 16 rozdział. W 16, a tamten za 13 albo 14, ten legionisty. Tylko jakoś po prostu późno mi się pojawił przy mnie. Nie wiem. W każdym razie warto skorzystać z warsztatu. Troszkę porządków tu zrobić. To teraz może będę nosił po 3 apteczki. Te średnie i małe, bo tych dużych to nie będę miał tyle przy sobie. Za rzadko z nich korzystam. Broni chyba nie będziemy modyfikować. Myślę, że to połączenie jest dobre. To co tu mamy. No, myślę, że jest spoko. Nie wiem, no chyba, że ewentualnie jeszcze większy magazynek. Magazynek i obrażenia. No nie mamy plus 2, plus 2. A to obrażenie też warto zwiększyć. Nie, myślę, że jest dobrze. Tu zostaje... Chyba zostaniemy przy nitownicy. Nie ma zbytnio nic, co by mnie interesowało. Jeszcze nie wiem, co będę dzierżył w ostatnim odcinku. Coś tam niby myślałem, żeby tak klasycznie... do tego podejść, w sensie klasyka Dead Space'a, czyli no piła plazmowa z rozpruwaczem, do tego strzelba energetyczna i nie wiem, karabin pulsacyjny. No ja to nie wiem, jak dobre połączenie. Nie będę chyba tego zadowolony zbytnio. I to jest problem. Intrygujące. Mówisz? Może? Może faktycznie? No proszę, coś do przeczytania. Żebyśmy się nie nudzili. Lok osobisty dr Earl Serrano. Ocaleni z zespołu górników głębinowych odmawiają powiedzenia czegokolwiek. To zapewne kwestia niechęci albo efekt przeżytej przez nich traumy. Nie przestają rysować tych dziwnych symboli, jeśli tylko się da. W przypadku braku innych możliwości robią to nawet na własnym ciele. Nieźle. Nieustanne pytanie ich, co robią, nareszcie przyniosło jakiś skutek. Jeden z nich nareszcie odwrócił się do mnie i coś powiedział. Oświadczamy prawdę, nadejdzie i twoja pora. Wykrzyczał, zbliżając się do mnie z nożem. Całe szczęście
dałem radę jakoś się uratować. Trzeba było kilku żołnierzy, żeby go obezwanić i odizolować od reszty. O kurde. To nieźle. Niezłe rzeczy się tu działy, co? Ciekawe, co tu odkryjemy. Wartego uwagi. O. No dobra. Ostrożnie obchodzić się z artefaktami. A, spoko, spoko. Co to kurde jest? O. Okej. Okay. Dawno nie było zerowej grawitacji, co nie? To jest tutaj rzadkość dość duża. Jakiś pojemnik z radioaktywnymi materiałami najwyraźniej. Jestem bardzo ostrożny. Warning anti-grav zone. Czyli uwaga, strefa antygrawitacji? Z grubsza. To teraz, żeby się oderwać, to trzeba alt. O, właśnie. Jeszcze pamiętam. W drugim Dead Space'ie tego było więcej. Z kolei w oryginalnym pierwszym Dead Space'ie się skakało, że tak powiem. To nie było... A, okej. Okay. Nie była taka swoboda, bo to się pojawiło dopiero w drugiej części. Więc się po prostu skakało w takich obszarach. W remake'u już jest... W remake'u pierwszego Dead Space'a jest już chyba normalnie takie latanie. Orzesz ty. Trzeba będzie ponaparzać trochę, co? To jeszcze żyje? Nie wiem szczerze. Chyba tak. A, no właśnie tak coś czułem, że to jest to ustrojstwo. Ale łatwo to zabić, więc... Fajnie. Już chyba mi krzywdy nie zrobi. To po prostu tak teraz... O kurna, się chyba przeliczyłem. Myślałem, że to po prostu tak... tak bezwładnie się kołysze. Zastanawiały mnie te słabe punkty, no nie? Dobra, nie pod... Nie zbliżajmy się do tego, a będzie dobrze. No, wychyl, wychyl. Dobra, sam tego chciałeś. On się zaklinował. Okej. Okay. Się zastanawiam, co to za jakieś spazmatyczne ruchy są. Chyba właśnie dlatego, że się tak zablokował. Spokojnie. Możemy w tym przypieprzyć? Teoretycznie, ale... To ma chujowe właściwości bojowe w takim miejscu. Widocznie grawitacja robi swoje. To też daje radę. Dobra, zabity. Jest dalsza droga. Spoko, ale ja chcę sobie jeszcze sprawdzić, co tu jest. A, tu są te generatory. Okej. Nic tu się nie ukrywa? Ja myślę, że mogłoby. Dlatego wolę sprawdzić. Jezu, muszę wyprostować orientację, nazwijmy to. Bo tutaj to nie wiadomo, gdzie góra, a gdzie dół. Aha! Co tam masz? Powłoka stazy, no okej. To nie są tanie rzeczy. Coś tam do wieży kontrolnej, domyślam się. Wyjście ratunkowe. Heh. Tak, chodziło o wieżę. Tak jakoś domyśliłem się po tym
Ży, którego tu nie ma. A powinno być. No dobrze, polataliśmy sobie trochę. Ale co za dużo, to niezdrowo. Żadnych przedmiotów? Najwyraźniej. Drabina kariery, nie. Cześć kolego! Jak tam? Chłodne powitanie. No to sobie polatamy. Boże, ciemno. Ała, chyba przewaliłem łbem w ten... w strop. No wiecie, takie coś. Ja pierdzielę jak piłeczka ping-pongowa, dobra, strażnie. O, jednak mamy +2, +2. Yeah! Ale te przedmioty, które byśmy dostawali za racje żywnościowe, to chyba są +3, +3. No, fajnie by było takie mieć. Zabawa byłaby przednia. Czy to są pozostałości z jakiegoś nieszczęśnika? Może tak być. Chyba tego nie da się rozwalić, trzeba po prostu ostrożnie przelecieć. Ja jestem bardzo ostrożny. Nie odpycha mnie to ani nic, na szczęście. Wyprostuj. Aż dziwne, że tu nic nie ma. Że tu można by coś ukryć. Ale tu coś jest. Przeczytajmy sobie. Niektóre z badanych przez nas artefaktów pokryte były czymś, co opisać można jako skamieniałe wrzody. Myśleliśmy, że były jałowe, martwe, potencjalnie od milionów lat. Ale w transporcie bezwładnościowym część narośli odpadła. Gdy załoga weszła, by je pozbierać, odkryła kilkanaście kokonów przyczepionych do ścian, które prawdopodobnie stworzyły dogodne warunki wzrostu dla tego czegoś w środku. Gdy się zbliżyliśmy, otworzyły się, a to, co z nich wyleciało, było przerażające. Straciliśmy wtedy część naszej załogi. Stworzenia te zostały zamknięte w obszarze transportowym do czasu, gdy będzie można je zbadać. Pozostałe szyby zostały zabezpieczone wykrywaczami celem wyłapania tych stworzeń, które nam uciekły. Pięknie po prostu. Szykuje się przednia zabawa. Dobra, no domyślam się, że z ukończenia tej misji dostaniemy jakieś przedmioty na koniec w takim kufrze. No fajnie tak sobie polatać, dla odmiany. Oczekiwanie na wiadomość wideo przez V. Jakbyśmy nie mieli spolszczonego odpowiednika. Podwyższony korytarz. No nie dostanę się tam. Dobra, zobaczmy. Oficjalne pliki obecnie 38. Zanotowałem sobie, jak to mniej więcej wygląda, więc chyba okej. Przyda nam się to, prawda? Walki tu nie ma za dużo, przynajmniej na razie. Nie wiem, jak będzie później. Czy to pisze, że to jest wojownik? Bo to się pewnie przyda. Zielone światło. Skaf. Dobra, nie wiem, czy ja mam to notować, czy niekoniecznie. Czy mi się to przyda? Czy po prostu takie elementy otoczenia? Orzesz ty. Pięknie. Dobra, karabin do dzieła. Okej, udało mi się.
fartownie. Błyskawica z ogniem, to jest coś niezłego. Idiota. Przede mną uciekniesz? Przede mną. Tak, tak, oczywiście. Aż oczywiście, że tak. Jaki wślizg zrobił. Przedśmiertny, czy nawet pośmiertny. Akrobacji to tutaj mamy na pęczki. Różnych. Cudacznych. No apteczek to ja mam teraz od zajumania. Dobrze, że mam jeszcze dodatkowy rząd tutaj. Bynajmniej nie ziemski. Teraz pytanie, jak bardzo jestem... Dobra, wezmę sobie średnią. I tak mam tego... A, to były dwa segmenty, nie jeden. Dobra. Już miałem wziąć małą. Mój cień. Ech, spokojnie. To tylko twój cień, Isaac. Nie ma powodów do obaw. Aaaa, kurwa mać! Ja pierdolę! Znowu ten numer! Mi odwalili. Kurde, no nie zdążyłem załadować. Znowu! Znowu! To jest drugi raz, gdyby to zrobili. Żebym pisnął jak jakaś dziewczyneczka, kurde. Boże, to było kompromitujące. Już mieliśmy taki numer, że za drzwiami były... Wrogowie w tym przypadku byli. Dziady z Visceral Games, jak mogli mi to zrobić? Upokorzyli mnie przy widzach. Gnoje. No Jezu, Backtube. Nie wiem, co to jest Backtube. Próbowałem to rozkminić, ale nie udało mi się, naprawdę. No. Co to za dźwięk? Ja coś słyszę. Coś jeszcze jest. Tylko kurde, nie wiem gdzie. Gdzieś na pewno. A. To. Kurde, no nie trafię teraz. Ała. Zabolało. O, pięknie. Ale to jest... Jezu, jakie to jest irytujące! Mogę się uciszyć? Matko, moje uszy! Jakby mi ktoś gangbang robił w uszy. Jestem gwałcony przez uszy. Jak taki jeden z... Ferdydurkę. Imienia nie pomnę już. Jak ktoś chce, to niech się pochwali w komentarzu swoją wiedzą. Dobra, który taki kurwa mądry? Ty, co nie? Nie tylko. O, tak. Jeszcze? Jeszcze? No, może wystarczy. Kurde, apteczek naprawdę nagromadziłem. Ale to dobrze, przydadzą się. Jest dźwięk. To dobrze. Nie wiadomo, może jeszcze surowce się przydadzą. W sumie teraz nie korzystałem zbytnio z tej broni, nazwijmy to bocznej, czyli piły i nitownicy. Jakoś nie odczuwam tak bardzo potrzeby. No. Likwidacja.
utylizacja, można by powiedzieć. Wieżyczka bojowa. Postrzelałbym sobie z wieżyczki, nie ukrywam. Fajnie by było. Okej, co tym razem? Okej, to też zanotuję. Finał. Domyślam się, że to się później przyda. Dlatego notuję. Uff, to tylko zwłoki. Okej, zerowa grawitacja. Centralny korytarz. Dupa. No to w górę! Heh. Co to są za lasery? Po co one tu są? Nie wiem. Są. Po prostu są. Generalnie nie ukrywam, że byłem sceptycznie nastawiony do broni takich typowo wojskowych. A, super. Ale muszę uczciwie przyznać, że sobie radzą. Dobrze się tym strzela. Też nie ukrywam, że... Kurde, przyzwyczajenie do... takich... broni... w formie narzędzi... górniczych, głównie... no, jednak też robiło swoje w tej kwestii. Kurde, gdzie to dziadostwo? Dlatego... zastanawiałem się... czy będzie mi się dobrze strzelało z czegoś takiego? Czegoś, co niejako odbiega od tego, co już znam z tej serii. O kurde, muszę po pociskach szukać. Kurde. Wy małe, wredne. Widzę cię, gnoju. O. Ktoś jeszcze? Mi to fiknie? Jakoś nie widzę ochotników. Naprawdę jestem tu zdezorientowany. Jak tak latam w tej wewte. Jak tam zdrowie? Może klapnę sobie i zerknę. Przyda się je uzupełnić. Dobra, wystarczy. Niezła batalia. Znaczy wiem, że już od pierwszego dystansu mamy karabin pulsacyjny, który jest bronią stricte wojskową. Znaczy po prostu bronią. Ma takie militarne korzenie. I to jest, jakby nie było, moja ulubiona broń. Tak pragnę przypomnieć. Rozbroiliśmy sobie, fajnie. Ja wiem o tym, ale jakby większość broni... tego, czym walczymy w pierwszym Dead Space'ie głównie, no to jednak są narzędzia górnicze. A, okej, okay, spoko. Znaczy, głównie górnicze z tego, co pamiętam. Mogę coś pomieszać, nie mówię, że nie. Ale na przykład... dobra, co na pewno jest narzędziem górniczym? Laser stykowy, strzelba energetyczna. Rozpruwacz też jest do skał, z tego co pamiętam. I po to ulepszałem kinezę, tak? Co za barachło. A, może dlatego, że to jest kolekcjonerski. Mi się wydawało, że to jakieś narzędzie czy coś do broni. Jest artefakt obcych. Dobra, może... trochę światła. Cholera jasna. Nie zdążyłem aktywować. To jest ten najnowszy? Sprawdźmy. Rozpoznamy po treści. Tak, to jest coś nowego.
Dziennik osobisty dr Earl Serrano. Sygnał nadawany przez znaki przenika wszystko i wszystkich. Na każdego oddziałuje inaczej. Niektórych wprawia w nieopanowany gniew, u innych wywołuje halucynacje, jeszcze innych doprowadza do stanu paraliżującego otępienia. Jednak najbardziej zdradliwy jest wpływ nieuświadomiony. Nie przejawiasz żadnych zewnętrznych oznak szaleństwa. Wierzysz, że to twój naturalny instynkt każe ci to robić. I prawdopodobnie zdasz sobie sprawę z tego, że jesteś manipulowany, kiedy już wszystkie twoje nierozważne plany się spełnią i będzie już za późno na naprawienie ich skutków. Czy słusznie opieram się chęci wyłączenia maszyny? Czy aby na pewno maszyna musi zostać ukończona w celu powstrzymania znaków? A może jestem niewolnikiem tych samych sił, które dążą do unicestwienia wszelkiego życia w tym wszechświecie? Czas pokaże. No ciekawe myśli. Co ja teraz mam odpalone? Myślę, Jezus, gra nie załapała. Czy ja chodzę? Czy jestem... czy lewituję? Dobrze, że dało się to naprawić dość łatwo. Ej, zabawa! Okej. Okay. Spokojnie. Dobra. Jeszcze to ogarniam. Kurde, teraz już gorzej. Cholera. Pomieszało mi się znowu. Okej. Jest lepiej. Okej. Uff, za drugim razem. Nieźle. No, to nie 5 razy, co nie? A w sumie, może wrócę sobie do tej broni. Do tych broni w zasadzie. A właśnie, mamy fajne te. O, właśnie, o tym mówię. Więc myślę, warto dokonać jakichś modyfikacji. No i co by tu ulepszyć? Obrażenia i magazynek. O. No spoko. Ładne, ładne. Zaawansowane obwody skonstruowane z rzadkich minerałów z innego układu słonecznego. Ciekawe. No i faktycznie, teraz takie czerwone. No dobra. Większy magazynek zawsze spoko. Jeszcze mieliśmy coś z przeładowaniem. Przeładowanie i magazynek, okej. No to tutaj myślę można to dać. Ej, to może też wytworzyć, prawda? Serdecznie Wolframu, ale warto. Tym bardziej, że mamy w sumie przy sobie dużo go. Dobra, naprawdę to jest to? Magazynki przeładowanie, tak, dobra. Żeby się nie machnąć teraz. No dobra. Szybkostrzelność. Obrażenia i magazynek jeszcze. Czemu nie? Inwestujemy w siebie. W swój sprzęt, co prawda, ale no. Czekaj, czekaj. Stwórz... Co ja żem wytworzył? Obrażenia i magazynek, no dobra. A, dobra. Nie to, co trzeba wziąłem. Głupia. A tutaj? Tu też można. No to fajnie. Obrażenia i magazynek. Nigdy nie pogardzę większym magazynkiem. Przeładowanie i magazynek. Okej.
No na razie to chyba tyle będzie już. Się nagrzebałem trochę w tym. Jeszcze tutaj robimy porządek. Klasycznie. Dawno nie miałem tyle apteczek, co nie? No właśnie. Ale przydają się, przydają. Ej, wiedziałem, że do tego dojdzie. I patrzcie teraz. Mogło być lepiej. Dobra, no odbierzmy dla zasady. Co on tam przyniósł? No i fajnie. I tak jak mówię, wydaje mi się, że jeśli chodzi o broń, to już możemy montować wszystko, co gra ma do zaoferowania. Już chyba nic nowego tutaj, żadne części, ani narzędzia, ani końcówki się nie pojawią. To chyba tyle. No, super. O nie, czy to jest ten nieśmiertelny? I to nie jeden? O nie, ja sam spierdalam. Nie. Wypuśćcie mnie. Wypuśćcie mnie natychmiast! Bydlaki. O, żeż ty. I co to ma do czorta znaczyć? Wojownik, finał, poświęcenie. Czyli co? Ostateczne poświęcenie wojownika, czy co? To na pewno są ci nieśmiertelni. Poznaję po wyglądzie. To muszą być oni. Dobrze liczę, że mamy tu ich... Czekajcie, piłę, bo odcina nogi. Jeden, drugi, trzeci, czwarty. Ja myślałem, że tylko trzech. Tylko. Tak, tak, tak. Artefakt manifestowy? Dobra. Jestem pewien, że oni wyjdą, jak ja otworzę ten kontener. Zostanie ukończone. Aha. Co ja zebrałem tak właściwie? Manifest skafu dotyczący wszystkich artefaktów obcych przetransportowanych między tą Volantisa flotą. Dobra, nie wiem po co mi to szczerze jest. Ale wiem, że... Ja będę miał po prostu przepierdolone. Windy utylizacyjne, dobra, trzeba będzie spieprzać jak najszybciej. Pudełko części Serano, proszę. Dobra, oni zaraz wyjdą, tylko zbiorę wszystko i wyskoczą na mnie. No nie mówcie mi, że nie. Fajne rzeczy. Bardzo fajne, muszę mu przyznać. Tu jest szyba, tak? Tak patrzę... Tak, tu jest szyba, dobra. Nie będę w nią strzelał, aż nie jestem idiotą. Okej. Nie wyskoczą na mnie? Niemożliwe. To jest podejrzane. Nie wiem, no chyba, że to jest zapowiedź tego, co będzie później. Warsztat, okej. W tym, wątku głównym. Taki chuj! On się regeneruje, on się regeneruje. No właśnie. A ty idioto, coś ty myślał? Dobra, upierdolmy mu nogi, staza. Okej. Co ja się wpakowałem w tym momencie? To nie tak miało być. Orzesz ty.
A, super, jeszcze mam sobie zagadkę rozwiązać. Jak mnie goni. No kogoś tu srogo popierdoliło. Ktoś tu zbyt wiele ode mnie wymaga. Cześć, chuju. Kurwa, kolejny, nie! Nie wierzę w to. Oni chcą mnie wykończyć. Jakieś pieprzone wątpliwości? Co do tego? Dobra, upierdolić nogi. Jeszcze raz walnąć stazą. Szybko! Szybko, szybko! Jezu. Ja to mam naprawdę przepierdolone tutaj. No co dopiero Isaac? Jestem tylko graczem. Co ma Isaac powiedzieć? A, tam były schody, dobra. Tfu, drabina. Świok nie odróżnia schodów od drabiny. Chyba jestem... póki co bezpieczny. Nic mi chyba nie grozi. Na ten moment. Oni nie są zbyt zwinni, nie potrafią się wspinać ani nic, więc... chwila oddechu. A to jest ciekawe, że zostawili tych wrogów na misję dodatkową. A nie na... no... fabułę. No chyba, że później wrócą. Nie wiem. Przekonamy się. W swoim czasie się przekonamy, myślę. Ale słyszę ten dźwięk, to takie żążenie ich. Okej. Czytamy sobie. Dobra, znowu coś od doktora Serrano. Gdy zobaczyłem to miasto po raz pierwszy, system posągów wprawił mnie w osłupienie. Posągi były wszędzie, zgrupowane razem jako integralny element architektury. Dopiero jak zbadałem je dokładnie, zrozumiałem prawdę. To nie są posągi, tylko pozostałość po tej niegdyś wielkiej rasie. Czy tego chcieli, czy nie, staje się integralną częścią zdumiewająco skomplikowanej maszyny. Dosłownie oddali życie za jej stworzenie. No nieźle, co? Jeszcze wyżej. Ciekawe, czy oni się tu gdzieś czają. Znaczy, wyjść nie wyjdą, bo drzwi są zablokowane. No ale jednak sam ten dźwięk przypomina nam o ich obecności, no nie? Red. Uciąć nogi i staza, tak, to jest naprawdę doskonałe połączenie na tych gagatków. No i bez tego byłoby ciężko. Nie wiem, jakby byśmy sobie poradzili bez tych dwóch rozwiązań. A tu nic nie ma? Nic się nie świeci. Ach, ty dobra. Uciec stąd. Ciekawe, czy jakbym nie wziął rzeczy z tego kontenera, to też by mnie gonili. Pewnie tak, pewnie to jest skrypt tego typu. Chujoza. Okej. Uciekamy, już tu nic nie ma nic, prawda? Wróciliśmy się. Także no, spieprzajmy. Uff.
Warto było inwestować... Jezu, używam słowa kineza czy staza? Bo teraz już nie jestem pewien. Nie wiem. Mogłem się mylić. W każdym razie chodziło mi o stazę. Warto było inwestować w stazę. Żeby mieć po prostu łatwiej... z... tymi gagatkami. No dobra. No to w następnym odcinku sobie... polecimy w górę. Zobaczymy, gdzie nas to zaprowadzi. Emocje były, zdecydowanie. A nie wiem szczerze, po co były te... te słowa. Chyba taki dodatek tylko był. Myślałem, że to będzie jakaś zagadka czy coś, ale... tak to chyba to byłoby blisko zagadki samej, no nie? Jak mi się coś wydaje. Dobra. Okej. Mocne wrażenia. Mocne doznania. Zdecydowanie. Okej. Dobra, wystarczy tego. Ile można. Uciekliśmy. Taki dodatek do misji. Ale ogólnie myślę, że w jedynce to było lepiej zrealizowane, bo tam to się jakby rozciągało na jakąś dłuższą część gry, no nie? Że ten stwór się pojawił, potem zniknął, wrócił, zniknął, no i tak to jakoś było. No, wydaje mi się, że w pierwszym Dead Space to było lepiej zrobione. Ale no, okej, no tutaj też to nie było złe, okej? Żeby nie było, że narzekam. Ech, co piła, to piła, co nie? O, tutaj ładnie. Dopakowane. Uff, okej. Dobra, starczy tego. Muszę odpocząć. Żeby mieć siły na kolejny odcinek. Był tu gdzieś warsztat w pobliżu? Będzie. No dobra, no to się zdążę ogarnąć. Tak więc zakończymy sobie takim oto widokiem na wrota. No i na te generatory na podłodze. Tak więc mam nadzieję, że wam się podobało. O, mi jak najbardziej. Okej, ustalmy. To była spoko misja. Nie wiem jednak, po co nam ten przedmiot jest. Nie wiem, może się przyda później, zobaczymy. No tak czy owak, kończymy. Dziękuję za oglądanie. Widzimy się w kolejnym odcinku. A jesteśmy już naprawdę blisko końca, tak żeby nie było. Nie wiem, ze dwa odcinki, trzy. Bo nie wiem, czy tam misja dodatkowa była w tym dłuższym przejściu. No zobaczymy. Tak czy owak, do zobaczenia.